Tą sprawą żyje cała Polska. W środę we wsi Mława agresywny Amstaff pogryzł dwójkę dzieci. 3-letniego Igora i 8-miesięczną Zuzię. Trafiły do szpitala. Tam lekarze zdecydowali, że trzeba natychmiast przetransportować dziewczynkę śmigłowcem do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dzieci są w bardzo ciężkim stanie, walczą o życie w szpitalu. Natomiast w sprawie pojawiają się nowe wątki. W poniedziałek prokuratura postawiła zarzuty Kamilowi G., ojcu pogryzionych dzieci. W piątek do prokuratury okręgowej w Płocku zadzwoniła kobieta. Była właścicielka psa. Opowiedziała, że pies zaczął zachowywać się agresywnie, gdy urodziła dziecko. Dlatego dała ogłoszenie, że odda go. Pod warunkiem, że nowy właściciel nie będzie miał dzieci, mówi prokurator Iwona Śmigielska-Kowalska z Płocka. Wcześniej mama Igora i Zuzi poinformowała, że do kobiety zgłosił się mężczyzna, który tego samego psa sprzedał potem Kamilowi G., ojcu pogryzionych dzieci, nie powiedział rodzicom, że Amstaff nie toleruje dzieci. Zaklinał się, że pies był chowany z dziećmi i jest spokojny, napisała na jednym z portali mama Igora i Zuzi. W poniedziałek prokuratura postawiła jednak zarzutowi Kamilowi G., czyli ojcu pogryzionych dzieci. 23-latek będzie odpowiadał przed sądem za narażenie dzieci na bezpośrednie zagrożenie życia i uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Kto waszym zdaniem jest winny? Sprawca? Ojciec? A może po prostu pies? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i subskrybujcie kanał po więcej ciekawych newsów. Kliknij okno po lewej, aby zobaczyć, jak niebezpieczny jest twój telefon. Cześć!